Magdalena Kulus. Tyszaki. Część piąta. Podróże czasami wymagają poświęceń. Tyszaki zdawały sobie z tego sprawę. W końcu przeczytały w swoim długim życiu mnóstwo książek. Nie wiedziały jednak, że w praktyce bywa to bardzo trudne. Wzmagał się upał, a kieszonki, w których ukryli się przed ciekawskimi spojrzeniami, nie miały wentylacji. Było im bardzo duszno. Tymczasem Russell gnał po dobrze sobie znanych ulicach i ścieżkach. Z natury dynamiczny i szybki, przemierzał chodniki, merdając ogonem i pozdrawiając spotkane pieski. Cześć, Russell! Uf! Hau, hau! Cześć! Był królem tego miasta. Wszyscy go zaczepiali. Z okien machały do niego dzieciaki, a mijane starsze panie wołały za nim. Russell! Ty łobuzie! Znowu zwiałeś z domu! Na sam koniec natknęli się natomiast na jakiegoś obcego, wrogo nastawionego psa. Który tak wystraszył Russella, że ten puścił się biegiem, zapominając o trzech podróżnikach, których transportował na swoim grzbiecie. Jesteśmy na miejscu. O, biedaki. Russell, na gwiezdny pył i kogucie harce, co ty z nimi zrobiłeś? Załamała nad nimi skrzydła gąska balbinka, gdy wypełzli ze swych kryjówek i sturlali się na aksamitną trawę. Przepraszam, naprawdę nie chciałem. Czy wszystko w porządku? Oczywiście, tylko błagam, ogranicz te swoje psie czułości. Nie wiem, kiedy będę mogła skorzystać z prysznicy. No dobrze. Naleśniki nam się rozpaćkały. Zrobiła się z nich taka oto miazga. Wzięłam ze spiżarki powidła z róży. Zjemy je z liśćmi babki. W sumie dawno nie byliśmy na pikniku. Ja nie przypadam za tym połączeniem. Babka jest bardzo gorzka. Możecie się też poczęstować kwiatami koniczyny. W tym roku są wyjątkowo słodkie. Najwięcej rośnie ich tutaj, po prawej stronie. O! Dopiero teraz tyszaki rozejrzały się po okolicy. Gąska stała na skraju rozległego placu zabaw o kształcie koła. Było na nim mnóstwo urządzeń służących do wspinania, bujania się i zjeżdżania. Korzystały z nich mniejsze i większe dzieci, roześmiane i beztroskie. Gąsko Balbinko, miło nam gościć w twoich rejonach. Cieszę się, że mnie odwiedziliście. Zawsze warto wystawić nos poza własny próg i sprawdzić, czy u sąsiada też świeci słońce. Uczta u Balbiny nieco się wydłużyła, a po jej zakończeniu tyszaki zasnęły w cieniu krzewów okalających plac. Chcieli tylko chwilkę odpocząć i zebrać siły przed dalszą podróżą, ale wielkie emocje, których doświadczyli, i rozleniwiające słońce sprawiły, że zapadli w przyjemną drzemkę. Ich brzuszki były wypełnione smakołykami, a wokół leniwie toczyło się życie miasta. Byłoby naprawdę sielsko, gdyby nie to, że nagle nad ich głowami Russell zawołał donośnie. A może trolejbus? Chciał jakoś odkupić swoje winy, nieco poprawić wizerunek i pozostawić w pamięci skrzatów dobre wspomnienia. Dlatego przyszło mu do głowy, że warto im urozmaicić wycieczkę i zaproponować ekstra transport, dostępny tylko w kilku polskich miastach. Tymczasem gwałtownie obudzone tyszaki przyglądały mu się zdezorientowane, nie wiedząc, o co chodzi. Czy gdzieś się spóźniły? Coś przegapiły? I dlaczego nie śpią we własnych łóżkach? Odjechał? Raczej przyjechał. Jeśli tak, no to ja go chętnie obejrzę. A może to ten, który nazywa się prawie tak samo jak my? Tyszek? Jakkolwiek by było, nie chce mi się ruszyć. Podrzucę was na trolejbus. Nie musimy nawet sprawdzać rozkładu jazdy, bo on bardzo często kursuje. Jedzie na pętle, a z niej jest bliziutko na paprocany. Zatem komu w drogę?
temu szelki. Do zobaczenia, buziaki, trzymajcie się. Powodzenia, pa! Tyszaki, 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 kochają je duzi, kochają dzieciaki. Tyszaki, 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 Teotulatik.